Witam, cześć. Dzisiaj troszkę inaczej, nie będę pokazywał pracy. Chciałem powiedzieć coś o uprawnieniach, bo jeszcze zauważyłem, że wiele osób pyta na Facebooku odnośnie zmian, które nastąpiły w 2017 roku w kwietniu. Wtedy troszkę zmieniono liczbę klas, podzielono maszyny ze względu akurat w przypadku koparek, o których będę mówił, ze względu na pojemność łyżki, a na tonaż, a nie pojemność łyżki, tak jak wcześniej było. Ale zmiany dotyczyły również innych uprawnień, nie tylko koparkowych, ale i na inne maszyny. Ale w tym wypadku skupię się tylko na koparkach, gdyż takie uprawnienia posiadam. To może zacznę od początku. Do tej pory, do niedawna posiadałem uprawnienia na koparkę obrotową klasy drugiej. Tak jak tu macie w książeczce, nie będę pokazywał pierwszej strony, nie potrzeba mojego nazwiska. Tak jak tu macie drugą, czyli do 1,5 metra sześciennego pojemności łyżki po starych uprawnieniach. No i w związku z tymi zmianami należało mi się aktualizacja uprawnień do klasy pierwszej, czyli na wszystkie koparki jednonaczyniowe. I żeby to otrzymać, należy. Jak się dowiedziałem, zadzwoniłem sobie z ciekawości tutaj macie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Tam pani mnie poinformowała, że w związku z tymi zmianami należą mi się klasa pierwsza i żeby sobie wejść na stronę internetową właśnie tego Instytutu Mechanizacji Budownictwa Skalnego. Będziecie mieli wyświetloną na dole na filmiku, a także na dole w opisie filmie będziecie mieli wszystkie informacje dodatkowe, które tam jestem w stanie wrzucić, to wrzucę wam. Możecie sobie tam zajrzeć, o co mi się tu skleiło. Ale tu gdzieś jest ta strona. No nieważne, tutaj nie wiem, ale będziecie mieli na filmie. Pobrać taki wniosek z tej strony. Wniosek o wydanie aktualizacji uprawnień operatora. Wypełnić go. No wiadomo, tu wszystkie dane swoje wpisujemy i tak dalej. Tu jest druga strona. A także oprócz tego, tak jak tu macie napisane, do wypełnionego wniosku załączam książeczkę operatora. A także kopię potwierdzenia zapłaty w wysokości 123 zł na to konto. Ja akurat wpłaciłem, zrobiłem sobie ksero, tak, książeczki, tak jak tu widzicie, książeczki i tego potwierdzenia zapłaty, żeby mieć dla siebie w razie czego. Wypełniłem to, wysłałem to listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Wiadomo, że z adresem zwrotnym, żeby to czasem nie zginęło gdzieś. I powiem wam, troszkę mnie zaskoczyło, bo po niecałych 2 tygodniach, nie pamiętam dokładnie ile, ale niecałe dosłownie 2 tygodnie, otrzymałem tak jak tu widzicie, kopertę. O, tu macie adres, pod który należy wysłać ten wniosek. Też będziecie mieli w opisie. A w środku książeczka operatora i świadectwo. Tak jak tu widzicie, świadectwo zaktualizowane. Nowe świadectwo i książeczka operatora zaktualizowana. Może świadectwo odłożę. A jeszcze oprócz tego chyba jedyna różnica między normalnie pójściem na kurs, a dostaniem tego z urzędu, to jest wpis na ostatniej stronie, który tutaj widzicie. Wpis numer 4 dokonano na podstawie rozporządzenia ministra rozwoju finansów z dnia 11.01.2017.
widzicie. Bardzo szybko. No i mam z głowy, nie muszę. Co prawda, może nie akurat klasy pierwszej nie używam, no ale w razie czego jest. No i chyba tyle. No i chyba tyle. Tak jak wam mówię, tak jak mu powiedziałem. Wniosek, książeczkę operatora. Kopię potwierdzenia zapłaty. To jest stan na koniec roku 2018, także być może ta kwota się zmieni. Ale to będziecie mieli, możecie sobie sprawdzić na stronie. No i tyle, co chciałem powiedzieć. Tak jak mówię, zajrzyjcie sobie do opisu filmu, do jakby co to pytajcie. Postaram się coś doradzić. Na razie, cześć.